30 latek odgryzł policjantowi kawałek palca. Wyrok odgryzł policjantowi kawałek palca. Zapadł wyrok. 30-letni pirat drogowy Marcin S.Z. został skazany w poniedziałek przez poznański sąd na 4 lata więzienia. Otrzymał też zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na 8 lat. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w lutym ubiegłego roku. Mężczyzna w trakcie zatrzymania po policyjnym pościgu odgryzł funkcjonariuszowi kawałek palca. 15 lutego 2020 rok. Około godzina 8 rano policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu usiłowali przeprowadzić na ulicę Krzywoustego kontrolę kierującego samochodem Opel Corsa. Kierowca, pomimo wezwań, nie zatrzymał się, a w czasie pościgu ulicami centrum miasta jechał z prędkością nawet 144 km na godzinę. 30-letni Marcin S.Z. uciekając przed policją, wjeżdżał na torowisko tramwajowe, momentami jechał ulicami pod prąd, nie stosował się do czerwonych świateł sygnalizacji świetlnej. Ostatecznie przy międzynarodowych targach poznańskich ścigający go funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, uderzając w jego auto swoim radiowozem. W trakcie zatrzymania kierowca zachowywał się wulgarnie wobec policjantów, obrzucał ich obelgami, pluł na nich, odpychał, a jednemu z funkcjonariuszy odgryzł opuszek palca. Badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych i odurzających. Nie tylko kara więzienia 30-letni Marcin S.Z. został oskarżony m.in. o prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, zmuszanie do zaniechania prawnej czynności służbowej, jak również naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i narażenie na ciężki uszczerbek na zdrowiu funkcjonariusza policji. W poniedziałek Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu orzekł wobec oskarżonego łączną karę 4 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 lat, wpłatę świadczenia 8000 zł na Fundusz Sprawiedliwości oraz 10000 zł zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego policjanta. Na poczet kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania. Uzasadnienie wyroku. Sędzia Daria Kamińska-Grzylak podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że całe zdarzenie zostało nagrane przez wideorejestrator radiowozu i nasobne kamery funkcjonariuszy. Analiza tychże nagrań, połączona z zeznaniami świadków, nie pozostawia żadnych wątpliwości w ocenie sądu, iż oskarżony, poruszając się po ulicach Poznania, sprowadzał bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, powiedziała. Jak wskazała, oskarżony, prowadząc samochód, robił to całkowicie bezmyślnie, z pominięciem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Kontynuowanie tejże jazdy przez oskarżonego mogło niewątpliwie doprowadzić do katastrofy, zaznaczyła. Sędzia podkreśliła też agresywne zachowanie oskarżonego w stosunku do interweniujących policjantów. Sąd nie uwierzył w tłumaczenie Marcina S.Z., który twierdził, że wykryty w jego organizmie środek psychotropowy miał mu być dosypany do drinka, gdy bawił się w jednym z poznańskich klubów. Te wszystkie okoliczności wskazują na to, iż postawa oskarżonego zasługuje na dość surową reakcję karną. W toku całego postępowania sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Jeżeli chodzi o okoliczności obciążające, to jest ich sporo, powiedziała sędzia. Był wcześniej karany. Oskarżony był w przeszłości karany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, ale także za składanie fałszywych zeznań i groźby karalne. Marcin S.Z. w grudniu 2019 rok wyszedł z więzienia. Po niespełna 2 miesiącach dopuścił się ponownie popełniania przestępstwa, a zatem wydaje się, iż resocjalizacja, która miała się odbyć w warunkach izolacji penitencjarnej, nie przyniosła wobec oskarżonego żadnego skutku, uzasadniała sędzia. Poniedziałkowe orzeczenie nie jest prawomocne. Obrońca oskarżonego powiedział dziennikarzom, że nie wyklucza, iż złoży apelację od wyroku,